Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Hołd Beleriand, odcinek 8. W dzisiejszym odcinku prasowanie słomy przede wszystkim. To jest pierwsza robota. Uprawianie, jakaś tam uprawa. Dzisiaj siewu nie będzie, bo nie mam przygotowanego siewu. Dzisiaj roboty na siew. To tak chłop uprawia, to wielkie pole. Na razie uprawia tamtej strony, bo tutaj jeszcze słoma leży. A tu się strzałkami skręcało, kurde, widzi ta. Grałem przed chwilą, z godzinę temu. Farminga 19, gdzie mam sterowanie w prawo pod klawiszem F. Już widać, że na ogoło przez te 2 godziny F klikałem cały czas, żeby skręcić. No trudno. Dopóki ta klawiatura nie będzie naprawiona, to muszę się to sobie jakoś radzić. No to patrzę na gwarancję wysłać na aferię, więc żeby mi tą klawiaturkę wymienili, będzie luks. No i tutaj nawóz był rzucony raz. 8000 na koncie mamy. Kupiłem beczkę do wody, bo tego nie mówiłem, ale kupiłem beczułkę do wody i w szklarni posadziłem sałatę. Ja się włączyłem, żeby sałata była. Żeby ten duch jeszcze jakieś tu wyrównał. Ciągle na nie wierzę, a o nie zapomnę. Dobra. Mamy do prasowania 2 pola słomy. Więc prasujemy, a później sobie pouprawiam trochę tym marionem. Wiem, że w poprzednim odcinku była kultywacja, ale na ten odcinek nic innego nie wymyślę. Ewentualnie jak się uda. Tylko to też nie ładam. I tutaj cosplaya na zbieranie kamieni ustawić, ale to spokojnie z tym cosplayem. Czemu taki duży? A, czegoś godzina minęła, ale nie wiem czego. Czegoś godzina minęła, ale powiem wam szczerze, że nie wiem czego. Bo coś mam wypożyczone. Na pewno pracę mam wypożyczoną, to wiem. A to już by godzina pracy, od pracy minęła? Nie wiem. No kurczę, trudna sprawa. To wiem, że na Liwie kosiłem, to pamiętam. O! Dobra, jest prasowane. Już na serio godzina minęła? Nie, coś mi tu śmierdzi. Widziałem ten panel cosplaya, to jeszcze jest. Linie. Nie wiem, jak to wyłączyć. Dobra, nie stąd. Tak tego nie użyłem. Był mudżowane to. Użyłeś mi tego GPS-a. Nie, ale to co, tylko co chciałem? To chciałem. A da się to jakoś zmienić? Nie da się chyba tego usunąć jakoś. O, tu jeszcze poprzecznie. A, tu powiększałem pole. Tego nie mówiłem. Tutaj powiększyłem o 2 pługi jeszcze, o 2 przejazdy pługa.
Tam też od drugiej strony, od ulicy też powiększyłem o dwa przejazdy chyba. Sobie pole. No bo jednak był teren, to czemu nie, stwierdziłem. Skoro i tak, to musiałem... Zresztą chyba header nie wychodził, do tego to tak jest jakieś dziwnie. Że tam mi pasował GPS na 6 metrów, a tu nie pasuje. Ciekawa sprawa. O! Piątek, 14:47. Nagrywam ci ten odcinek. Cieszę się, że nie na niedzielę, ale ja lubię mieć zawsze do przodu nagrane. Wtedy jutro będzie sobota i będę mógł sobie go wrzucić. A wolę mieć jednak to nagrane i potem tylko sobie to wrzucić. Bo potem jak jest nie jest nagrane, to wtedy jest dym. Jak nie jest nagrany film, to potem jest dym, że muszę to nagrywać wtedy i najczęściej jak ma być o 12 film, to nie jest o 12, bo jak to jest sobota, to wiadomo, że no, brat do roboty nie chodzi i tatuś też nie chodzi do roboty. Po prostu w sobotę zawsze mają wolne. I wtedy śpi do 11, bo nie może się wyspać. Wtedy łazi w domu, telewizor włącza i to tak nie idzie. Dlatego się zawsze cieszę, jak jest jakiś dzień wolny. Od szkoły. To nie muszę wtedy robić. Wtedy mam cały dzień praktycznie. Znaczy cały dzień. No mam czas od 8 do 16 do nagrywania. Więc to jest spoko. Ale oczywiście to się nigdy nie udaje. Bo no, wiadomo czemu. Bo ja sobie wstaję zawsze 10:30. Tak na spokojnie i wtedy sobie zdążę, tak? Do tej 16 te dwa odcinki sobie nagrać na spokojnie. Żeby mieć na dwa dni do przodu. Teraz nie wiadomo jak to z tymi lekcjami będzie. O, Jacek jest aktywny. Leży pan Jacek. Aha. Aha. Super jesteś. Kurde. O, to tutaj. To co jest z tym GPS-em? Więc to jednak było więcej niż 6 metrów? Nie, na pewno musiało być 6 metrów. Tylko pewnie jak jeździłem kombajnem, to sobie GPS-a przesyłałem. Na pewno tak było. Że kombinowałem tym GPS-em sobie, żeby w prawo go ciągle przesuwałem. Tak mogło być. Ale no nie wiem. Dobrze się przysunęło. Dobra. Nie ma nic na YouTube ciekawego do oglądania? Nie ma no. Wujka Bohuna może sobie później poglądał. Mi się naprawdę będzie nudzić, to Wujka Bohuna sobie włączę. Wujek Bohun zawsze na te 3 godzinne odcinki. Kiedyś to wujek robił tak godzina, półtorej godziny. To mi się zdaje, że to była dobra długość odcinka. To tam, że mam tam na te półtorej godzinki, to była dobra długość odcinku. A teraz jak wuja robi po te 3 godziny odcinka, to... Ale to już muszą być te prawdziwi fanatycy wujka Bohuna, że kurczę oglądają 3 godziny odcinki. Ja. Ten to też jest udany agent. Michał. Nie, no ten to też jest dobry zawodnik. No i dobra, elegancko. Podoba mi się to. Robotka idzie.
Trasowanie sobie idzie. Nie wiem, jak tam daleko jest. Czyli teraz na to wychodzi. Że. Znaczy, według moich obliczeń tak wychodzi zaraz. Obliczeń. Też z tym głupio to powiedziałem. A tu się kurs od tego. Od czego? Od klasa został. I to trochę słabo, że nie mogę sobie tego kursu usunąć. Tylko pewnie będę musiał. Czekaj, zrobię sobie CP. Prace polowe. Tutaj. Dobra, nic nie będę zmieniał. Tylko wygeneruję mi kurs pola. Aha, czyli to za każdym razem będę się to przestawiać. To jest super wiadomość, że w ogóle za każdym razem będę musiał sobie przestawiać ten kurs. W sensie. Przestawiać. No, nie zniknie mi to. To będę się ciągle to. Będzie mi ciągle to świecić po prostu na kursie. Jest trochę słabo. Troszeczkę słabo. Troszeczkę słabo. Ale no dobra. Skoro tak musi być. A w ogóle nowa wersja cosplaya pewnie wyszła, a ja o tym nie wiem. Znaczy. No, na pewno wyszła. Jakaś nowsza wersja cosplaya, ale ja tego nie sprawdzałem. No to tamta nowa wersja cosplaya to codziennie praktycznie wychodzi. A codziennie to mi się nie chce takiego, tej nowej wersji pobierać. Kiedy ostatni był odcinek z Holbeleron? Muszę zobaczyć. Jakoś 4 dni temu. Tylko ja go w Sylwestra nagrywałem. Albo w Sylwestra, albo 29 nagrywałem. W sensie, albo go w Sylwestra nagrywałem, albo 30. Pamiętam, że od 23 go nagrywałem. Ten ostatni odcinek. I to był odcinek z. Jestem zaraz się dowiem sam. Odcinek z Holbrerem. No, z umulczowania pól. No, tydzień temu to było. No to już na pewno z 7 wersji nowych wyszło. Ale no. Ale że. Tak, B. Już, tylko. Po co te światło zapalasz, barany? Ile mam? 14 minut odcinka. Dobra, chłopcy, tam. Co ja chciałem? Palety Big Mac? Nie, to nie. Co chciałem? A, promocja jest tylko ta żywka jakaś? Dobra, nie ma. Nie ma tego do zbierania. Szatan. Dobra, wiem, że zapis. Rób przycisk zapis kolejny. No, za 2 minuty mi wbije 158 godzina. Trochę źle powiedziałem na odcinku poprzednim z Felsbruna. Tak, bo Felsbruna przed tym nagrywałem. Bo powiedziałem, że w farmingu 22 mam 160 godzin, a mam jednak 158. To taki tam. Ale powiedziałem 160, czy około 160? Ale chyba 160 powiedziałem, tak przy wydaniu. Coś takiego to mogło być. Ale dobra, nieważne. Ten taki mały szczegół. Zresztą to nikogo nie interesuje, ile mam godzin farmingu. Mi się na nie wydaje. Więc no tak. Gram sobie tego farminga, no bo gram. Czy pochodzi balerą, w sensie po tym odcinku będę miał coś do ogarniania? Chyba będę musiał tylko to uprawić i kamień nie zebrać. A to byłoby ten inny do roboty. Będę musiał te pola uprawić.
Chociaż teoretycznie bym nie musiał tego brać, chociaż... Czekaj, widać te kamienie? O, niby widać, ale... Ale ja sobie to dla spokoju uprawię, żeby po prostu też ładniej wyglądało i żeby było kamień widać. No i dobra. Sprasowane. Nie wiem, czy miniaturka była robiona. Czy nie. Więc zrobiłem teraz. Miniaturka zrobiona, więc elegancko. Siedem ton. Kostka. Krowy już za niedługo. Będzie łąka. Na tym dużym miało być sorgo, zapamiętałem. Tutaj miało być chyba... Nie wiem, co to miało być. Dobra. Wysyp się z tych dwóch, trzech kostek. No wywal tą kostkę. No i dobra, P. Gdzie to jest? Silniki punktowe? Co to w ogóle jest? A to jest do kukurydzy. Co ja chciałem? No i prasy. Jeśli kategoria prasy? Nie, technologia. To jest automatyczne, czy to nie jest automatyczne? Jest jakiś tego opis? O, faktycznie. O, to lot, tak. Dobra, to wy to wypożyczę, ja to wypożyczę, człowieku. To elegancko. Nawet nie wiedziałem, że Roland to jest autolot. A mówię, a tak z ciekawości sobie sprawdzę, bo tam pisało 28 bel. I to mnie zaciekawiło. Bo tam wyskoczyło, że 28 bel pisało na dole. Więc mnie to zainteresowało, czy to faktycznie jest autolot, czy to nie jest autolot. Więc no taka ciekawostka, nawet nie wiedziałem o tym, że to jest autoload. Ale teraz serio wam mówię, nie wiedziałem o tym. Pozycja prasy B, dobra, czyli standardowy. Ej, to w sumie kozak jak jest Roland. W sensie nie ma takiego ogólnego autoloada, że jak w 19 był, że mogę sobie zmieniać. Na przykład kostki, palety, belki. Ale może kiedyś wyjdzie. Powiem wam, że kozak sprawa to jest. Na to lot. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem o tym. Urła, pełno tych pasków od cosplaya. Aha, bo tubelka jest większa. Dobra, to ja ręcznie zaniosę. O, to nie całą tamtą 41 uprawił. Więc spoko. A, czyli te są mniejsze kostki, z tego co widzę, jest 10%, czyli tych 30 kostek chodzi, bo są mniejsze. Dobra, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Gdybym ja to wcześniej wiedział, że to jest autoload, to bym tego Arkusina oryginalnego nie wypożyczał do kostek. Bo to ty mi się trzy razy lepiej zbiera. Nie dość, że to jest dwa razy pojemniejsze, bo może duży kostek 28 wziąć. Tamtych średnich, nie wiem. No to dobra, powiedzmy, że 28 dużych. No to jest tak jakby... No to jest, są dwa autoloady. Autoloady 2. Kurde, jak to się nazywa?
Dwie przyczepy samozbierające Alkusina. O, tak się powiedział. Dobra, zabrało. I teraz jak to... A, to tak się rozwiązuje, dobra. Nie, logicznie. Gdzie to wysypać? Gdzie to wysypać? O, tupie to wysypie i... Niech się stoi. Y? A, jeszcze raz Y. No dobra, zapomniałem, że cały lody tak działają. No i dobra, i to już można oddać. Czemu ja tu klikam, a nie tu? Nie wiem. Głupi jestem. Prasę można oddać. Pół godziny zrobiła. Nie wiem, za co mi zabrał kasę, ale nieważne. Ale przez to, że godzinę wypożyczono, bo... Czemu to wie? Gdzie jest kamieniarka? A tam stoi kamieniarka, no dobra. Maszyna do kamieni. 20 minut, dobra, włączymy cosplaya i będziemy kończyć. Jeszcze przelecimy się z tą kostką. Przybiegniemy. Po zmuczowaniu nie ma kamieni. No nie, nie ma. Więc trzeba będzie to kutra przejechać i kamienie wyskoczą. No pewnie, że tak. Jakby to powiedział pewien kolega. Ten kawałek to sobie biorę na wjazd. Jakby nie było jakiegoś dymu. No i dobra, stwórz pracę. Właśnie pracę, pierwszy punkt, MFCP, prace polowe. Tutaj sobie zrobimy pierwszy punkt. Tu zamknę generator. Dwa. Generator to będzie automatyczny. Rozpocznij pracę. Ta. Szerokość robocza. 5,4 sobie damy. I tu ma 5,4 metra. Mrożnik na górę. Dobra, dwa, dwa, dwa. A, coś jeszcze? Nie, wygeneruj kurs prac połowy. No i dobra, tak to będziesz zbierać. No i dobra. Zamknij generator i rozpocznij pracę od pierwszego punktu pracy. A pierwszy punkt pracy jest przede mną. Czemu to tak szeroko zrobiłem? Czekaj, ja czegoś nie pomieszałem. Bo jeszcze sobie sprawdzę, bo mi się zdaje, że to ma 5,5 metra. Ale sobie jeszcze dla pewności sprawdzę. CP pokazywał 5 metrów niby, więc chcę to sprawdzić. Tak, jeszcze szybciej przeganasz. 5 metrów. Więc się zastanawiam, czemu to tak... Czemu to tak szeroko mi to zrobiło? W sensie odsunęło mi to tak daleko? A, dobra! Już wiem, gdzie błąd zrobiłem. Ty żeś głupi. Ty żeś głupi, Kasper. Za bardzo na prawo dałem początkowy punkt. Dobra, już wszystko wiadomo, o co chodzi. Ale to ja i tak nie mogę tego na razie zbierać, więc... Potrzebuję... O, kostka. Czemu nie mogę tego zbierać kiedy kamieni? No bo tutaj jeszcze jest ściernisko, a ja nie chcę, żeby po ściernisku zbierał. Bo po kultrze i tak one te kamienie wyjdą. Więc podwójna robota by była i to bez sensu.
Więc dobra, kończymy ten odcinek. Ty se kosko tam leż. Kończymy ten odcinek, mamy 25 minut, więc idealnie, na razie trzymajcie się, cześć.